Chociaż program Rolnik Szuka Żony może pochwalić się niezłymi wynikami, jeśli chodzi o sukcesy matrymonialne, to jednak wciąż część uczestników nie znajduje miłości na planie. Agnieszka pojawi się w finale sama, przypomnijmy, że Agnieszka jest jedną z dwóch rolniczek w tej edycji. Nie uprawia roli, ale ma stadninę koni i hotel. Ma 40 lat i do tej pory nie udało jej się założyć rodziny. Rolnik Szuka Żony miał to odmienić. Niestety tak się nie stało. Kobieta zaprosiła na swoje gospodarstwo Irka, Mateusza i Janka. Dlaczego żaden z nich nie skradł jej serca? Od początku osobowość Mateusza drażniła rolniczkę. Mimo to zaprosiła go do siebie i wciąż okazywała swoją irytację, gdy on po prostu był sobą. W końcu podziękowała mu za udział w programie, wysyłając do domu. Irek okazał się być nałogowym uczestnikiem programów randkowych, co stanowiło dla niej wielką czerwoną flagę. Janek z kolei był według niej za mało poważny, by mógł stanowić dla niej oparcie. To, co mogło zaskoczyć widzów, to jej uwaga o tym, że żaden z nich nie porozmawiał z nią w cztery oczy przez kilka dni. Każdy, kto widział ją w Rolnik Szuka Żony, zauważył, że Agnieszka swoich kandydatów wciąż pouczała, ganiła, trzymała na dystans i krytykowała. Trudno tu mówić o sprzyjających warunkach na jakąkolwiek rozmowę. Z dwoma kandydatami miała także randkę jeden na jeden. Więc czego tak naprawdę jej zabrakło? Gdy nie odpowiadał jej żaden kandydat, Agnieszka podjęła jedynie słuszną decyzję, podziękować każdemu, program zakończyć jako singielka. Widzowie jak zwykle nie wahają się wyrazić swojej opinii na temat jej decyzji. W sieci pojawiło się dużo gratulacji dla odrzuconych kandydatów. Na szczęście dla nich, uratowani, zrobiła im przysługę, piszą z przekąsem. Pojawiają się też głosy broniące takiej, a nie innej decyzji Agnieszki, pokazała wielką klasę, jest świetną, mądrą, silną i zdecydowaną kobietą, dobrze zrobiła, najmądrzejszy wybór. Magda Bator z siódmej edycji Rolnik Szuka Żony też nie wybrała żadnego z kandydatów i wróciła do nadesłanych listów. Wśród nich był ten od Kuby, z którym ostatecznie się związała i dziś ma dwójkę dzieci. Może Agnieszka popełniła błąd na etapie wybierania listów i jednak z jej udziału w Rolnik Szuka Żony wyniknie jeszcze coś dobrego?